Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. O budowaniu suwerenności energetycznej Polski mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z mieszkańcami Człopy. Prezydent podkreślał, że bezpośrednim skutkiem prowadzonej przez niego polityki jest obniżka cen gazu. Polityka gazowa to jeden z tych obszarów, w którym Polska od lat potrzebowała przełomu. Mieliśmy do tej pory taką sytuację, że gaz był nam dostarczany drożej niż do Niemiec. Czemu? Bo musieliśmy pobierać gaz z Rosji. Nie było innego wyjścia. Gazprom był w Polsce monopolistą, niekorzystne umowy i na lata porzucenie myśli o dywersyfikacji dostaw skutkowało tym, że rosyjski gigant w praktyce dyktował nam ceny. Ten oczekiwany przełom przyniosły ostatnie lata, o czym w trakcie spotkania z mieszkańcami Człopy mówił prezydent Andrzej Duda. To, że Gazprom darzy dzisiaj respektem polskie gazownictwo i górnictwo naftowe, to jest dla mnie także i skutek tej właśnie suwerennościowej polityki, którą konsekwentnie realizujemy. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Rosyjski gigant musiał przelać na konto polskiej spółki 6 miliardów złotych nadpłaty. Już niedługo Polska nie będzie potrzebowała Rosji. Całe zapotrzebowanie na gaz mają wypełnić gazociąg Baltic Pipe i gazoport LNG w Świnoujściu. Postawimy drugi gazoport. Tym razem w rozbudowywanym porcie w Gdańsku. Polska chce ściągać gaz ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru. Jak tłumaczył prezydent, tak budowana polityka suwerenności przynosi efekt w postaci niższych cen. Od wczoraj obowiązują niższe taryfy, co według wyliczeń PGNiG pozwoli sporo zaoszczędzić polskiej rodzinie. Według ich obliczeń dla zwykłej polskiej rodziny, przeciętnej, która ma domek, i ten dom jest ogrzewany gazem, a więc wykorzystuje gaz do ogrzewania, oczywiście do gotowania, do podgrzewania wody, to będzie rocznie około 1800 zł oszczędności. Polska, jak mówił prezydent, jest gotowa, by świadczyć bezpieczeństwo energetyczne swoim sąsiadom. Ma to zamknąć możliwości Rosji do posługiwania się szantażem gazowym. W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o IPN-ie, która wprowadza przepisy o nieprzedawnianiu się zbrodni komunistycznych. Dyskusja na sali obrad koncentrowała się wokół wymiaru sprawiedliwości, który przez lata nie potrafił skazać winnych. Wszystkie przestępstwa komunizmu, które nie dotyczyły zabójstw lub zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, ulegają przedawnieniu 1 sierpnia tego roku. Stąd powstał projekt nowelizacji ustawy o IPN. W myśl nowych przepisów żadne zbrodnie komunizmu nie ulegną przedawnieniu. Żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą, ani nie mogą ulec zapomnieniu. Politycy PiS-u, którzy stoją za nowelizacją ustawy o IPN, mówią o potrzebie sprawiedliwości, a także potrzebie ugruntowania w świadomości społecznej potępienia dla zbrodni komunizmu. Ustawie sprzeciwia się senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej. Ta nowelizacja jest powiedzeniem naszemu społeczeństwu i wszystkim wobec: wymiar sprawiedliwości po 90 roku był dalej na jakichś usługach. Ja z tą tezą głęboko się nie zgadzam. Ale w praktyce wymiar sprawiedliwości po roku 89 nie potrafił rozliczyć komunizmu, na co zwrócił uwagę senator Krzysztof Kwiatkowski. Wymiar sprawiedliwości nie zdał w takich sprawach egzaminu dokonania uczciwego rozliczenia zbrodni komunistycznych. Krzysztof Kwiatkowski, kiedy był jeszcze ministrem sprawiedliwości, sam interweniował w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka. Sprawa była umarzana, sądy uznały, że uległa przedawnieniu. Oprawcy Grzegorza Przemyka nigdy nie zostali osądzeni. Niestety zablokowano możliwość ich osądzenia tym sprytnym wybiegiem, twierdząc, że to nie jest zbrodnia komunistyczna. Zabójstwa Grzegorza Przemyka próbowano nie łączyć z komunizmem. Podobnie było w sprawie protestów z grudnia 1970 roku w Gdańsku. Sąd nie poradził sobie z osądzeniem Stanisława Kociołka. Dlatego resort sprawiedliwości stoi na stanowisku, że te sprawy sprzed lat nie mogą się przedawniać. Wiemy wciąż, że są problemy prawne, problemy faktyczne. Pojawiają się nowi świadkowie, nowe dowody są gromadzone. Prokuratorzy dokonują cały czas analiz spraw z tamtych lat. W trakcie prac Senacka Komisja Praworządności zaproponowała poprawki, głównie o charakterze redakcyjnym. Resort zdrowia proponuje nowe regulacje na drugą turę wyborów prezydenckich. Bez kolejki zagłosują m.in. osoby starsze i kobiety w ciąży.
Na pierwszą turę wyborów prezydenckich resort zdrowia przygotował specjalne rekomendacje. Członkowie komisji wyborczych byli wyposażeni w maseczki, mieli dostęp do płynu do dezynfekcji. W lokalu wyborczym mogła przebywać jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Wchodząc do sklepu jestem bardziej narażony niż idąc do lokalu wyborczego. Wysoka frekwencja sprawiła, że przed lokalami wyborczymi ustawiały się długie kolejki. Wiemy, że jest temperatura wysoka, często jest duszno, wilgotno, są burze, są deszcze. Dlatego teraz resort zdrowia chce wprowadzić zmiany w rekomendacjach. Bez kolejki głos będą mogły oddać osoby najbardziej narażone. My chcemy, patrząc na te kolejki, które stały do lokalów wyborczych, zaproponować rozwiązanie, które osobom po 60 roku życia, osobom w ciąży, osobom, które mają małe dziecko czy są niepełnosprawni, pozwoli wejść do tych lokali wyborczych bez kolejki, żeby nie musieli stać w słońcu czy w deszczu. W trakcie pierwszej tury media informowały o częstych przypadkach zasłabnięć w lokalu wyborczym. Od wczoraj działa już jedna inspekcja kontrolująca jakość wprowadzanej na rynek żywności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejęła niektóre zadania Inspekcji Handlowej. W myśl nowych przepisów jedna instytucja ma kontrolować cały łańcuch produkcji żywności od pola do stołu. Wprowadzamy jednolitą inspekcję, która będzie kontrolowała jakość wprowadzanej na rynek żywności zarówno u producentów, w hurtowniach, na rynkach hurtowych i w hurtowniach, jak również w sprzedaży, w sklepach, na bazarach, również w restauracjach i w cateringu. Żywność kontroluje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przejęła niektóre zadania Inspekcji Handlowej. Aby usprawnić kontrolę, nowa instytucja otrzymała dostęp do laboratoriów, które wcześniej podlegały Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Eliminowanie nieuczciwych uczestników rynku wzmacnia tych uczciwych uczestników rynku. Jest w interesie polskich rolników, a co za tym idzie, także w interesie konsumenta, który ma gwarancję, że kupuje naprawdę polską żywność. Bywało z tym różnie, bo akurat tutaj pojawiały i pojawiają się oszustwa. Na przykład przepakowywania produktów importowanych w polskie opakowania. Nowa inspekcja ma za zadanie wyeliminować z rynku tych, którzy fałszują polską żywność. Jeszcze przed 1 lipca Inspekcja Handlowa na polecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdążyła przeprowadzić kontrolę w sklepach sprzedających warzywa i owoce. Jej wyniki wskazują na częste wprowadzanie konsumentów w błąd, jeśli chodzi o kraj pochodzenia żywności. UOKiK sprawdził, czy sprzedawane w sklepach warzywa i owoce są prawidłowo oznakowane krajem pochodzenia. Łącznie kontroli poddano prawie 3,5 tysiąca partii warzyw i owoców w prawie 400 sklepach, głównie należących do dużych sieci handlowych. Zakwestionowano oznakowanie ponad 350 partii warzyw i owoców. UOKiK zwraca uwagę na niewłaściwą informację o kraju pochodzenia lub jej brak. Oznacza to, że co dziesiąta partia była błędnie oznakowana. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w sklepach niesieciowych oraz w marketach marek Delikatesy Centrum, Leclerc, Intermarché, Leviathan, Lidl, Dino i Kaufland. Inspektorzy mieli również poważne zastrzeżenia do sklepów sieci ABC, Groszek oraz Piotr i Paweł. UOKiK zwraca uwagę na naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Konsument ma prawo do pełnej, jasnej i rzetelnej informacji o ofercie, w tym o kraju pochodzenia owoców czy warzyw. Już wcześniej ze względu na wprowadzenie konsumentów w błąd UOKiK rozpoczął postępowanie wobec właściciela sieci sklepów Biedronka. Za uderzenie w interesy konsumentów grozi kara do 10% rocznego obrotu. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar naciska na sąd w Radomiu, by jak najszybciej doprowadził do wydania 4-letniej Ines Ojcu w Belgii. To kolejna odsłona tej sprawy, w którą zaangażowało się Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Dziecka. Trwa walka o to, czy dziewczynka zostanie w Polsce z babcią, czy wyjedzie do Belgii. W sprawie 4-letniej Ines to polskie sądy nakazały wydanie dziecka ojcu w Belgii. Na ich wyroki powołuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uderza w zmarłą matkę i babcię dziecka. Twierdzi, że to z ich winy dziewczynka nie pamięta ojca i nie mówi w jego języku. Zarzucił innym organom państwa, w tym właśnie Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Rzecznikowi Praw Dziecka, sięganie po nieuczciwą argumentację. Pomimo, że sąd zważył wszystkie wartości i racje stron konfliktu oraz wydał rozstrzygnięcie, kierując się dobrem dziecka, próbuje się to orzeczenie podważyć de facto metodami pozaprawnymi.
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Sądu Rodzinnego w Radomiu. Chce podjęcia czynności procesowych, które umożliwią wydanie 4-letniej Ines ojcu w Belgii. To jest wręcz złamanie zasady niezależności sądów. Sądy są niezależnymi zupełnie instytucjami. To jest złamanie niezawisłości sędziowskiej. Podkreśla wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polska prokuratura wyjaśnia, czy sąd belgijski, który jako pierwszy decydował o wydaniu dziecka ojcu, nie został wprowadzony w błąd przez podanie fałszywego adresu. Uniemożliwiło to matce obronę. Wiceminister Michał Wójcik tłumaczy, że Adam Bodnar atakuje kuratora, który odstąpił od wydania dziecka ze względu na dobro 4-letniej Ines. Nie zdarzyło mi się, żeby z taką determinacją ktoś próbował doprowadzić do przymusowego wydania dziecka, które ma obywatelstwo polskie i gdzie są bardzo daleko idące wątpliwości. Kurator nie zgodził się na wydanie dziecka ojcu ze względu na zachowanie dziewczynki. 4-latka płakała, tuliła się do babci. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy małe 4-letnie dziecko w pełni zaaklimatyzowane w naszym środowisku, w naszej kulturze, języku, nagle ma być zapakowane do samochodu i wywiezione ponad 1000 kilometrów dalej wśród osób, których nie zna i w języku, którego nie zna. Podkreślał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, który wspólnie z wiceministrem sprawiedliwości zaapelował do rzecznika praw obywatelskich o wycofanie wniosku z sądu w Radomiu. W sprawę 4-letniej Ines zaangażował się także minister Zbigniew Ziobro, który skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. To wszystko na teraz. Kolejne informacje dnia po godzinie 12. Zapraszam. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju pogodnie, ale i deszczowo. Na wschodzie, w centrum, aż po Śląsk, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na południu i na wschodzie pogodnie i tam przewaga słońca. Termometry wskażą od 22 stopni w Gdańsku do 28 w Krakowie i w Częstochowie. Powieje słaby i umiarkowany, a podczas burz silny i porywisty wiatr zachodnich kierunków. Niewielki wzrost ciśnienia, na barometrach w południe 1009 hektopaskali. A teraz przegląd regionów. Zapraszam.